10 kwietnia 2010 Fakty. Ja nazywam się Aleksander Wierzyński. Witam Państwa i witam Antoniego Macierewicza, przewodniczącego Komisji Smoleńskiej. Panie Ministrze, witam serdecznie. Zajmiemy się dzisiaj w tym programie osobą Bogdana Klicha, ministra obrony w czasie, w którym wydarzyła się katastrofa nad Smoleńskiem. To nie była jedyna katastrofa lotnicza o dużej skali i rażenia wobec polskiej armii, no, nad którą z którą miał do czynienia Bogdan Klich jako minister obrony. Tak, to prawda, ale jego odpowiedzialność za katastrofę smoleńską jest szczególna i chodzi nie tylko o samo badanie, o czym będziemy za chwileczkę mówili, ale w ogóle o to, że o tej, do tej katastrofy doszło. I chcę powiedzieć o dwóch faktach, o jednym mówiliśmy więcej, ale o pierwszym w ogóle, mianowicie pan minister Szczygło rozpisał konkurs, rozpisał postępowanie związane z zakupem nowych samolotów lotów dla VIP-ów. A w roku 2007 dużo chyba z pół roku przed y, upadkiem y, rządu y, pan y, Klich gdy przyszedł do władzy, gdy został ministrem obrony narodowej w 2008 roku chyba w lutym, o ile się nie mylę, zerwał to porozumienie i powiedział, że będzie będą y, 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 Ludzie, osoby z najwyższej półki latały rosyjskimi samolotami tu 154. Bo przecież one są jeszcze mają resurs do roku 2015. W związku z tym nie ma powodu, żeby one nie były używane, niech one latają. I to był kluczowy moment, który sprawił, że potoczyły się te wydarzenia dalej. Ja oczywiście nie mam zamiaru sugerować, że tutaj on miał jakiś układ z Rosji, zanim czy nie, ale on i to wykorzystać ale Rosjanie to wykorzystali i wykorzystali słabość pana Bogdana Klicha i ówczesną słabość rządu pana Donalda Tuska w ogóle, otwartość na Rosję i doszło do tego, że Bogdan Klich wiedząc, że to służby rosyjskie będą kontrolowały cały proces remontu TU-154, w pełni się na to zgodził. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, więc nie chcę temu więcej zajmować w czasu. W ale... braku kontroli w czasie samego remontu, Tam nikogo nie było z Polski. Co więcej, strony. Przecież była pełna świadomość, że Politelektronik jest firmą w rękach rosyjskich. Była pełna świadomość, że Maw Telekom, druga firma, która razem z Politelektronik tworzyła tego to pośrednictwo wobec Rosjan, jest firmą, która składa się z dawnych agentów sowieckich. Więc tutaj no, normalny człowiek musiał mieć świadomość, że oddaje w ten sposób w ręce rosyjskie co więcej. Przypomnę, to Rosjanie jasno powiedzieli, to te firmy mają być pośrednikiem. Był w, te, w tej sprawie specjalna decyzja prezydenta Miedwiediewa, który tak zdecydował i służby, które to kontrolowały. Nie było wątpliwości, ba, służba wywiadu wojskowego powiedziała, tak, to są dobre firmy, one są zaprzyjaźnione z Putinem, w związku z tym należy je popierać. A więc... Tutaj odpowiedzialność pana, pana Bogdana Klicha, oczywiście, to jest odpowiedzialność moralna przede wszystkim, ale także nie dopilnowania służb. To jest jasne, ale chcę też powiedzieć o innej kwestii, która dla przebiegu badania dramatu Smoleńskiego miała kluczowe, absolutnie kluczowe znaczenie. Otóż pan Bogdan Klich nie powołał Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Lotnictwa Państwowego wtedy, kiedy się wydarzył dramat Smoleński. Pan trafnie. I bardzo za to dziękuję, podział nad Smoleńskiem. No przecież nawet e, e, przeciwnicy, nawet kłamcy smoleńscy e, mówią jasno, że skrzydło zostało urwane w powietrzu. A więc dramat zaczął się nad Smoleńskiem, mhm. a nie pod Smoleńskiem. E, bardzo wielu przeciwników tego, co naprawdę się zdarzyło, mówi pod Smoleńskiem, żeby nie mówić prawdy, żeby nie pokazywać, jak naprawdę przebiegały wydarzenia. Minister Klich był wtedy ministrem obrony narodowej i cokolwiek by nie powiedzieć o tych resortach, które są i trwają długo, mają tradycję, pracują tam często ludzie z poprzedniej epoki, to zadaniem tych ludzi jest przenoszenie takich wewnętrznych informacji. Kiedy coś się zdarzy, to są ludzie, którzy pamiętają. Tak, pamięć instytucjonalna. Pamięć instytucjonalna. I w tym resorcie przecież była pamięć instytucjonalna, byli ludzie, którzy znali procedury, wiedzieli o porozumieniu z Rosjanami w sprawie y, katastrof samolotów wojskowych, dokładnie, które zdarzą się albo w Polsce, albo w Rosji i w związku z tym uzgodnionym planem postępowania. I te rzeczy dzieją się automatycznie. Oni wyciągają odpowiedni papier, wyciągają procedury i je uruchamiają. Czy było tak tym razem? W jakimś sensie było. Mamy notatkę, która została sporządzona przez przedstawicieli tego zespołu, który później miał tworzyć Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, ale także uczestniczyli w tej naradzie przedstawiciele Cywilnej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i oni obie te strony podpisały porozumienie, w którym stwierdzano jasno, że właśnie główny tak powiem, procedurą, główną procedurę wyznaczać powinno porozumienie z 93 roku. Więc pan Bogdan Klich był tego absolutnie w pełni świadom, że tak jest. Z jakiegoś powodu, i tutaj jest pewna odpowiedzialność pana Donalda Tuska, tak sądzę, ale nie wiem oczywiście, z jakiegoś powodu nie powoływał komisji tak długo, dopóki pan Donald Tusk nie dogadał się z Putinem, że i nie zatwierdził tego, że będzie, y, y, będzie konwencja sikagowska y, tym narzędziem, tą procedurą, według której będzie badana y, tragedia smoleńska, a konwencja sikagowska, jak już wiem, wielokrotnie mówiliśmy, oddawała wszystko w ręce Rosjan. Mówię o tym dlatego, że jak państwo pewno pamiętacie, takim argumentem głównym dla opinii publicznej, że konwencja szikagowska powinna być wzięta, mimo tego, że ona jest cywilna, wiemy to tak, ale nie mieliśmy czasu. Trzeba było natychmiast rozpocząć badanie. Polacy musieli mieć możliwość natychmiastowego badania i tylko konwencja Shikagowska łączyła Rosję i Polskę nic innego nie dawało szans dlatego, bo w, w z 1993 roku nie było procedur, nie było szczegółów. W związku z tym konwencja Szikagowska. No i. Ta konwencja sikagowska sprawiła, że przez pięć dni najważniejszy okres w badaniu dramatu nie było polskiej komisji, bo została powołana przez pana Klicha dopiero 15 kwietnia. Więcej, panie redaktorze, szanowni państwo, powołano tę komisję 15 kwietnia a 16 kwietnia ją zdelegalizowano, bo 16 kwietnia, o czym mówiliśmy zeszłym razem, międzyresortowy zespół, na czele którego stał pan, pan Tusk, a w skład którego wchodził także pan Klich i inni ministrowie głównych resortów, ale także przedstawiciele służb, podjęli decyzję, która jest spisana, jest podpisana, mamy ten dokument, która stwierdzała, że porozumienie z 1993 roku jest nieważne. To oznaczało zdelegalizowanie Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego i sprawienie, że jej działanie je było nielegalne, niezgodne z prawem, bo prawo lotnicze Rzeczpospolitej Polskiej do dzisiaj obowiązujące mówi, że Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego może badać wypadki za granicą. Tylko wtedy, jeżeli albo państwo, gdzie się zdarzy wypadek, odda Polsce, yy, yy, odda Polsce badanie, a jak wiadomo Platforma Obywatelska zagłosowała przeciwko temu, wszyscy członkowie Platformy Obywatelskiej, było takie głosowanie w Sejmie. Albo też wtedy, jeżeli jest porozumienie międzynarodowe między Polską a tamtą stroną o wspólne badanie. Takie porozumienie było. Było o nim właśnie porozumienie 93 roku. I 16 kwietnia... To porozumienie zostało wyrzucone do kosza przez, przez ten zespół międzyresortowy, którym przewodził pan Donald Tusk, a którego członkiem był pan Bogdan Klich, minister obrony narodowej, który się na to zgodził. Powtarzam, dzień po powołaniu komisji badania wypadków lotniczych lotnictwa państwowego, zdelegalizowano tę, tę komisję, sprawiono, że ona działa, zaczęła działać nielegalnie. Tutaj olbrzymią rolę i trzeba to jasno powiedzieć z przykrością, ale ja odegrał pan profesor Żylicz, który spełniał rolę głównego doradcy prawnego zarówno komisji badania wypadków lotniczych, jak i pana Donalda Tuska i który w swoim wystąpieniu na pierwszym posiedzeniu tej komisji uzasadniał, że wszystko jest w porządku, może równolegle działać komisja według konwencji chicagowskiej rosyjska i Komisja i Komisja Polska, Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, nie ma żadnego problemu, to jest wszystko zgodne z prawem. Po prostu mówił nieprawdę. Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, żeby badać ten dramat, który miał miejsce za granicą, musiała badać go w oparciu o, o porozumienie z 1993 roku, a nie o konwencję chicagowską. Tymczasem. To porozumienie zostało wyrzucone do kosza. Powtarzam jeszcze raz, odpowiedzialny bezpośrednio za to jest pan Bogdan Klich, choć oczywiście, choć oczywiście temu zespołowi, który podjął tę decyzję, przewodniczył pan, pan Donald Tusk. Mówię o tym wszystkim, dlatego żebyście Państwo zobaczyli, jak Kłamano, jak oszukiwano, jak manipulowano prawem i opinią publiczną, żeby oddać wszystko w ręce Rosjan. I pan Bogdan Klich w tym brał główny udział. To nie zmienia sprawy, że miał on swoje zasługi. O, tej też, o tym też chcę jasno powiedzieć. Był jedynym człowiekiem, który próbował doprowadzić do tego, żeby czarne skrzynki były badane przez Polaków. Wydał takie polecenie, a, które dotarło na, na obszar wrakowiska jeszcze w trakcie badania pierwszego dnia. Funkcjonariusz polski poszedł do funkcjonariuszy rosyjskich, mówiąc, że ma polecenie od ministra obrony żeby czarne skrzynki nie były ruszane, dopóki Polacy nie przyjadą. tam ci mu odpowiedzieli na to, ale to jest nasza sprawa, my o tym decydujemy. I ten grzecznie położył uszy i przekazał informację do Polski, że Rosjanie się na to nie zgadzają, mówiąc, że mają własne procedury i te będą stosowane. Już więcej pan Bogdan Klich nie interweniował, ani pan minister, ani pan premier Donald Tusk nie interweniował. Nikt nie interweniował. Wiedzieli, że czarne skrzynki będą wzięte i zbadane przez Rosjan, zanim Polacy y, przyjadą. Wiedzieli o tym, ale pogodzili się z tym, choć to przecież oddało główne narzędzie, główny dowód w ręce rosyjskie. Tak się zaczęło kłamstwo, oszustwo smoleńskie, tak zaczęło się fałszowanie głównych materiałów dowodowych z pełną zgodą, z pełną aprobatą i z pełną wiedzą zarówno Donalda Tuska, jak i przede wszystkim pana Bogdana Klicha, ministra obrony narodowej, który był odpowiedzialny za badanie tego dramatu. Były minister, minister obrony narodowej jakoś nie dopuszcza do siebie tej świadomości, ja szczerze mówiąc w jego wypowiedziach, nawet dzisiejszych, nie widzę. Śladu zastanowienia. Ma pan rację, temat. Panie Redaktorze, nawet wtedy, gdy tę sprawę przedstawiałem na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej trzy lata temu, pan Bogdan Klich mówił, ale przecież ja powołałem zespół, który miał. Tak, tak, rzeczywiście powołał taki zespół, tylko on nie miał żadnych uprawnień, nie miał żadnego żadnego, żadnego zaplecza prawnego. Jego obowiązkiem było powołać nie zespół, a, który by coś tam tak powiem, sprawdzał czy robił, bo to były dwa zespoły, był zespół krajowy i był zespół, i był zespół, który pojechał do Rosji, tylko nie mający żadnego zaplecza prawnego, bo nie był komisją. Był powołanym przez ministra zespołem do badania, pojechał zresztą dzień później niż Edmund Klich, któremu oddano w ręce wszystkie decyzje na samym początku. I możemy powiedzieć, że w momencie, kiedy jest katastrofa polskiego samolotu z prezydentem na pokładzie, to jakakolwiek wspomnienie polskich oficjeli, że Rosjanie nie stosują się do prawa, które obowiązuje, łamią umowy, które obowiązują, no, miałoby straszliwe konsekwencje dla Rosji i na pewno by sobie na to nie pozwolili. Więcej nawet, panie redaktorze, mówiłem o tym już dwa razy, albo może i trzy, ale powtórzę, bo ta rzecz ciągle nie dociera do opinii publicznej, a zwłaszcza do osób, które są za to odpowiedzialne. Pan Medwiediew, prezydent Medwiediew jasno powiedział na samym początku, mniej więcej około godziny 12 w rozmowie telefonicznej z panem premierem Donaldem Tuskiem, że on chce, żeby była wspólna komisja, czyli chce, żeby było działanie oparte na porozumieniu z 1993 roku I jego przedstawiciel, generał Bajnietow, który był w Smoleńsku, był gotów tak rozmawiać, nawet z panem y, pułkownikiem Grochowskim zaczął y, taką, y, tako, takie y, porozumienie. Ale tutaj... Zdecydowała wola Putina i gotowość Tuska podporządkowania się woli Putina. Nie tylko Tuska, także pana Bogdana, także pana Bogdana Klicha, także pana Cezara Grabarczyka, także ministra, pana Kwiatkowskiego, ministra sprawiedliwości, także pana Millera, ministra spraw wewnętrznych. Oni wszyscy byli w tym zespole, który decydował właśnie o oddaniu tego w ręce rosyjskie. No i szefowie ówczesnych służb oni wszyscy są odpowiedzialni, będziemy każdy. Każdego z nich jeszcze, tak powiem, ich działania będziemy się im przyglądali, bo warto, żeby opinia publiczna dokładnie wiedziała, kto ponosi za to odpowiedzialność. Antoni Maciejowicz, bardzo pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Musimy kończyć już ten odcinek, ale nie kończymy. Dociekań za tydzień. Kolejny program, 10 kwietnia 2010 Fakty.